Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Tak mówi Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. Sól ziemi. Pan Jezus Chrystus powiedział kiedyś do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Z pewnością stwierdzenie to dotyczy również nas dzisiaj. Wiemy, co oznacza ten przykład. Sól jest substancją, której używa się do przyprawiania i konserwowania potraw. W starożytności był to jedyny środek zabezpieczający żywność przed zepsuciem. Nie było wtedy lodówek. W świecie, w którym panuje niesprawiedliwość, niemoralność i przemoc, dzieci Boże mają za zadanie pośród tego ogólnie panującego zepsucia wskazywać na smak życia z Bogiem. Obecność dzieci Bożych, ich obecność na ziemi oznacza hamulec dla drastycznego rozwoju zła. Nie zawdzięczają tego sami sobie, jest to raczej działanie Bożej łaski w nich. Niemniej jednak taka jest ich tutaj rola. Jako dzieci Boże powinniśmy być świadomi tego swojego obowiązku, jeśli podczas naszego regularnego czytania Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego będziemy uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa, wtedy nasze postępowanie, nasze słowa, nasze działanie nabiorą smaku Chrystusa Jezusa Pana. Jeśli zaś dopuścimy, że nasze zajęcia i przyzwyczajenia będą miały charakter świata, wtedy wygaszą one ten Boży charakter w nas, a dzieje się to bardzo szybko. Wtedy sól w nas stanie się zwietrzała. Chrześcijanin nieposiadający cech Chrystusa Jezusa Pana jest całkowicie nieużyteczny dla Pana, ponieważ nie prowadzi swojego życia zgodnie z wolą Bożą i także dla świata, który nie widzi w nim żadnego pożytku. Ciężko wyobrazić sobie bardziej pożałowania godne życie niż człowieka życie, który pragnie żyć jednocześnie dla nieba i dla ziemi. Nie potrafi on bowiem niczym w pełni się cieszyć, zaś jego egzystencja cierpi przez gorzki posmak niewdzięczności, jaki ma względem Pana Jezusa Chrystusa, do którego należy. Dlatego Marka 9 rozdział 10-50 werset czytamy: Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Ewangelia Marka 9:50.